Gratulujemy wygranej. Twoim zdaniem, na jaką ocenę zdałaś ten trudny test? 3 na szynach. Czemu tak nisko? Nie, no trzeba to rozłożyć na różne czynniki. Kondycyjnie na pewno bardzo dobrze się czułam. Trener kazał boksować dużo ciosami prostymi, lewy prosty, lewy, lewy, prawy i to robiłam. Chciał, żebym po pierwszej akcji szła za nią, tyle że ona się lubi odbijać od lin i z tego odbicia atakować, więc nie chciałam się nadziać na te ciosy. Widziałam, że to robiła w tamtej walce cały czas i tutaj też próbowała, tyle że w tej walce Mistrzostwa Świata ta przeciwniczka szła za nią i zaraz był klincz. Brzydko to wyglądało, a ja sobie czekałam i wiedziałam, że i tak podejdzie w końcu. Momentami te przestoje były troszkę za długie, moim zdaniem. No i widać było, że cały czas pamiętasz o tym, że ona się dobrze broni i ciężko ją czysto trafić i tak długo te akcje przygotowywałaś strasznie. Tak, rzeczywiście nie było łatwo zadać czystych ciosów, ale parę razy jestem zadowolona z tego, że wszedł mi taki bezpośredni prawy. To jest akcja, nie akcja, tylko walka, którą potwierdziłaś, że zasługujesz na walkę o Mistrzostwo Świata, twoim zdaniem? Myślę, że tak, dlatego że to jest zawodniczka też stopu. Zawodniczka, która mało co nie została mistrzynią świata, więc skoro pokonuje taką, która już miała taką szansę, to dlaczego ja miałabym nie dostać? Wszyscy sędziowie punktowali dla ciebie każdą rundę. Ta przewaga twoim zdaniem w ringu była faktycznie tak duża? No myślę, że tak, że każdą rundę wygrałam. Kondycyjnie, tak jak mówisz, nie było żadnych problemów? Lepiej wytrzymałam tę walkę niż moje poprzednie. A to w takim razie czemu? Może dlatego, że już jestem rok w tej grupie i po prostu osiągnęłam już taki poziom kondycji i siły, że już takie walki będę dobrze znosiła. Wcześniej byłam jeszcze trochę zielona, jeszcze było za mało czasu, żeby się tak dobrze przygotować, poznać to wszystko i podczas przygotowań do tej walki już na sparingach czułam, że to jest zupełnie inny poziom wydolności. Jak się pokonuje taką rywalkę, to już mentalnie czujesz się gotowa na tę mistrzyni świata z Argentyny czy też ze Szwecji? Ze Szwecji nic mi o tym nie wiadomo. Ona nie jest mistrzynią, ona jest akurat ma interim. Wszystkie mistrzynie świata są w Argentynie i bardzo chciałabym się zmierzyć z jedną z nich. Kiedy możemy, myślisz, spodziewać się jakichś konkretów w tej sprawie? No myślę, że niedługo zacznę rozmowy z moimi promotorami. Już czas na to, żeby usiąść i zacząć o tym rozmawiać, bo chciałabym się naprawdę przyłożyć teraz do treningów. W końcu mam sponsora, dzięki któremu mogę się poświęcić trenowaniu, więc no nic, tylko przygotować się do takiej walki i wygrać. Zakładając, że teraz nie będziesz miała zbyt długiego odpoczynku, dzięki sponsorowi będziesz zdrowo się odżywiać, to kiedy na taką walkę będziesz gotowa? Mogłabym być już gotowa na kwiecień. Wiem, że mamy tam chyba 2 gale, więc jeśli na jednej z nich promotorzy chcieliby zorganizować taką walkę, to jestem jak najbardziej za. Dzięki w takim razie i czekamy na tą walkę. Dziękuję.